wszystkich w gminie Sławatycze na piątych mistrzostwach gmin nadbużańskich w halowej piłce nożnej. Mamy dzisiaj 9 drużyn z całego, tak naprawdę z dwóch powiatów. Więc życzę Wam udanych rozgrywek. Bawcie się dobrze, grajcie fair play. Ale zanim otworzę te piąte mistrzostwa, wiemy, co dzieje się tutaj kilkanaście tak naprawdę kilometrów od nas, tak? Toczą się ciężkie walki. Ja bardzo poproszę teraz wszystkich o powstanie. I proszę bardzo, tak symbolicznie wesprzyjmy obywateli Ukrainy wielkimi oklaskami. Niech się bronią jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Takie symboliczne wsparcie. A teraz piąte mistrzostwa gmin nadbużańskich w halowej piłce nożnej. Uważam za otwarte. Będą niesamowite zmagania. Turniej gmin nadbużańskich w piłkę nożną. Po rocznej przerwie wróciliśmy do organizacji takich turniejów. Myślę, że rywalizacja będzie sportowa i wyłonimy naprawdę najlepszą drużynę z nadbużyńskich gmin. Mamy dużo gmin. Jest gmina Włodawa, gmina Hanna, gmina Sławatycze, gmina Terespol. Gmina Piszczac nawet też przyjechała. Ponownie sport, gdy zagościł w Sławatyczach i ten sport, i te Sławatycze to w sumie na tą samą literę się zaczynają. Na tą samą literę i to już od dawna wiadomo, że gmina Sławatycze słynie ze sportu i jest w tym bardzo mocna i gościnna dla wszelkich innych drużyn z innych gmin i nawet z innych województw. Mamy 9 drużyn, oczywiście chciało do nas dołączyć więcej, ale no na tą chwilę na tyle możemy sobie pozwolić, żeby te rozgrywki trwały w jakichś rozsądnych godzinach. Puchary zostały ufundowane przez starostę Bialskiego, przez wójta gminy Sławatycze oraz przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i dyrektora Zespołu Szkół. Trzyma pan kciuki za którą drużynę? Trzymam kciuki za wszystkie, niech grają fair play, niech grają dobrze, niech bawią się dobrze i wracają za rok. Dyplomatyczna odpowiedź. I również dzisiaj i na waszej imprezie będzie również aspekt nawiązujący do tego, co dzieje się za wschodnią granicą. No dzieje się, jak wiemy, bardzo dużo, blisko nas, tak, bo tak naprawdę w linii prostej to jest, można powiedzieć, kilkanaście kilometrów. Będzie taki delikatny aspekt, myślę, że zobaczymy to. Yeah!
dzisiaj jestem jakby w takiej potrójnej roli jako wiceszef Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie, jako sekretarz zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, a dzisiaj będę występował w charakterze sędziego głównego. Może nie będą to fałszywe gwizdki, niech wygra lepszy, bo tu jest fajne miejsce. Tu się drużyny takie nie tylko profesjonalne, ale również tak zwane amatorskie. Widzę już chłopaków z Kodnia i z innych, a więc każdy będzie chciał wygrać, każdy będzie chciał pokazać klasę. Teraz przy tym konflikcie, który jest na Ukrainie, może trochę taka odskocznia, żeby nie myśleć tylko o tych złych rzeczach, ale myślę, że może będzie chwila, kiedy się połączymy z tymi naszymi braćmi ze wschodu i współczujemy im, że jakby u nich się to dzieje złe, to złe, co wyrabia Putin.